sobotę 28 kwietnia, tuż po godzinie 19 w kanale wodnym przy ulicy Jasienickiej w Policach doszło do tragedii. Z wody wyciągnięto ciała dwóch mężczyzn w wieku 23 lat. Byli to bracia bliźniacy narodowości ukraińskiej. Jak wynika z relacji świadków, grupa osób spędzała czas łowiąc ryby. W pewnym momencie jeden z mężczyzn chciał popływać i zaczął się topić. Na ratunek ruszył mu brat, jednak po chwili obaj znaleźli się w tarapatach i zniknęli pod wodą. Braci szukała specjalistyczna grupa ratowników wodno-nurkowych ze Szczecina. Akcja szukania mężczyzn pod wodą trwała 1,5 godziny. Znaleziono ich w odstępie 10 minut. Poszukiwania utrudniało bardzo zamulone dno. Natychmiast przystąpiono do akcji przywrócenia braciom funkcji życiowych. Niestety zbyt długo byli pod wodą i mimo długiej reanimacji w obydwu przypadkach lekarz stwierdził zgon. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej Zachód. Przy kanale wodnym w pobliżu zakładów chemicznych Police często wypoczywają ludzie, robią grilla i łowią ryby. Okoliczni mieszkańcy wiedzą, że może tu być niebezpiecznie. Prawdopodobnie obywatele Ukrainy nie do końca zdawali sobie sprawę z czyhającego niebezpieczeństwa, dlatego jeden z nich postanowił wejść do wody. Niewykluczone, że rekreacji na świeżym powietrzu towarzyszył alkohol. Święto Pracy, które przypada 1 dnia maja, w Polsce obchodzone jest od 1950 roku. Z czasów PRL-u wiele osób pamięta jeszcze huczne pochody. Przede wszystkim to, że były przymusowe. Dziś to raczej czas wolny od pracy, choć nie dla każdego. No ja akurat od dziś 3 dni mam wolne, a później pracuję. Zmiana wypada do pracy, więc pracuję. Taki będzie mój długi weekend. Jako kelnerka, także pewnie będziemy mieli dużo pracy. Pogoda ma być całkiem ładna, więc... będzie pracowicie na pewno. Jestem w ciąży, tak więc będę troszeczkę odpoczywać sobie, ale grilla na pewno jakoś zaplanujemy ze znajomymi. Święto Flagi, które przypada 2 maja, obchodzone jest dopiero od 14 lat. Polacy coraz częściej biorą w nim udział. Powiewające biało-czerwone chorągie tworzą patriotyczny nastrój. Tłem majówki są święta narodowe, ale dla Polaków to przede wszystkim czas wyjazdów albo spotkań rodzinnych. Działka i jeszcze raz działka z rodziną. Po prostu jest to moje hobby. Mam nadzieję tylko, że pogoda dopisze, no i że będziemy mogli miło spędzić czas. No i jeszcze ewentualnie 3 maja do Parku Staromiejskiego na obchody Konstytucji 3 maja również z rodziną się zamierzam wybrać. No, mam działeczkę, na działeczce trochę popracuję, no i gdzieś tam zawsze się wyskoczy. No i minie jakoś. Pójdę z dzieckiem na plac pewnie, trochę się pobawimy, pójdziemy na lody. Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja zniosła m.in. liberum veto i wolną elekcję. Od 1990 roku 3 maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W Zespole Szkół w Policach po dłuższej przerwie wznowiono cykl spotkań z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Najczęściej podczas lekcji poruszane są tematy dyskryminacji, podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, a także wiele innych, które gdzieś tam w trakcie lekcji wypływają. Przy tym nasi podopieczni również mają możliwość zaprezentowania swoje prace, które wykonują w warsztatach terapii zajęciowej. 19 kwietnia zaproszeni goście mówili m.in. o mieszkaniach treningowych, w których uczą się funkcjonowania w codziennym życiu. Takie czynności jak prasowanie, pranie, robienie zakupów czy przygotowywanie posiłków są oczywiste dla każdego z nas, ale nie dla osób niepełnosprawnych. Ja nazywam się Paweł i robimy takie dzieła, to później o tym, a z jakiej pracowni jesteś? Jestem ze stolarni. Dokładnie. Okay. I umiem się obsługiwać żydarką też. Lekcje z udziałem osób niepełnosprawnych odbywają się podczas godziny wychowawczej. Szkoła chce, by brali w nich udział uczniowie wszystkich klas bez względu na profil. Nasze lekcje ze stowarzyszeniem to dla nas bardzo cenna nauka i ciekawe zajęcia dla młodzieży, a przede wszystkim nabycie nowych doświadczeń, o których pewnie będą mówić i opowiadać innym rówieśnikom.
siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Korczaka podczas warsztatów terapii zajęciowej osoby niepełnosprawne rehabilitują się intelektualnie, zawodowo i społecznie. Umożliwiają to pracownie komputerowo-poligraficzna, szkoła artystycznego, stolarska, gospodarstwa domowego, rehabilitacyjno-dydaktyczna, rękodzieła, ceramiczna i ogrodniczo-porządkowa. Pracuję ogrodniczo-porządkowej. Koszeję trawy, będę mówić. Grabić liście, podrywanie kwiatów. Taka lekcja dla osób niepełnosprawnych jest sposobem na pokonanie tremy i nawiązanie relacji z innymi. Wzrasta ich poczucie wartości. Uczą się mówić o problemach, marzeniach i sukcesach. Zajęcia przynoszą też korzyści uczniom. Dowiedziałem się o tym, że tym osobom trzeba na pewno pomagać. Nie można ich unikać nigdzie. Gdy widzimy taką osobę, to no nie możemy jakby to powiedzieć, nie pomóc. No, według mnie ciężko mi by było malować ustami albo obsługiwać komputer palcami od stóp. Wiem, że teraz ludziom niepełnosprawnym trzeba pomagać, odzywać się do nich, a nie ich unikać, jak na przykład niektórzy do nas mówią, a my ich unikamy. Trzeba im po prostu pomagać. Z inicjatywą organizacji lekcji wyszło Warszawskie Koło Stowarzyszenia, które taki pomysł podpatrzyło za granicą. Jest to znana w kręgach niepełnosprawnych self-adwokatura. Przedstawiciele niepełnosprawnych wychodzą do innych środowisk i mówią w imieniu swoim i swoich koleżanek oraz kolegów. Uczą się przepisów prawnych, poznają konstytucję, prowadzą swoje radio i czasopisma, rozmawiają z politykami. I 21 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury realizowano projekt pod nazwą Polsko-Niemieckie Warsztaty – Muzyka nie zna granic. Przygotowujemy wspólnie zaaranżowane wcześniej piosenki. Moja grupa, że tak powiem, akompaniuje tutaj na instrumentach perkusyjnych takich jak kongi, dżęby i kahony i dunduny. Natomiast młodzież od pana kolegi z Domu Kultury śpiewa wcześniej przygotowane piosenki i staramy się to połączyć razem i wychodzi to całkiem fajnie. Ze strony niemieckiej w warsztatach wokalno-bębniarskich uczestniczyła grupa niemieckich uczniów z Ewangelickiej Szkoły Muzycznej w Szwed. Muzyki uczę się od pierwszej klasy szkoły podstawowej, uczę się też gry na perkusji w tej szkole. Ze strony Polski w spotkaniu wzięły udział dzieci z grupy wokalnej PP66 działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Od zawsze lubiłam śpiewać, więc postanowiłam przyjść tutaj. 2 lata jestem, śpiewam, jest fajnie tutaj. 2 lata temu przyjaciółka mi to zaproponowała. Z początku było nawet trudno, ale tak to się rozkręciłem i jest nawet fajnie. Moja koleżanka do mnie przychodziła albo coś w tym stylu, to na przykład mama do niej dzwoniła i powiedziała, że musi iść, bo idzie na przykład na śpiew. No i się w końcu zapytałam, gdzie ten śpiew jest i w ogóle. No i jeden dzień razem z moją koleżanką pojechałyśmy na śpiew, no i podobało mi się. Oprócz wspólnego grania i śpiewania w programie znalazły się zajęcia integracyjne i wycieczka do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dziewiętnastego kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpił kabaret młodych panów z programem Bogowie. Przekłamuje stereotypy, śmiejemy się z rzeczywistości, oczywiście w krzywym zwierciadle. Przeplatamy je scenką, które wynikają z życia codziennego. Poza tym wplatamy skecze z różnej tematyki, czasami też absurdalnej, którą ludzie lubią, która się miesza też z rzeczywistością i dotyka takich społecznych rzeczy, które nas dotyczą w każdego dnia. I o tym są Bogowie. Program był już prezentowany na scenach wielu miast Polski. Bogowie włączają publiczność do zabawy. Trzeci dyrektor stoi, patrzy, kto nie od tego momentu nie krzyknie, nie klaśnie, wąs robotę. Bez wypowiedzenia. Uwaga, jedziemy. Raz. Ci gwizdę zaraz. Już jeden na barykady się znalazł. Młodzi panowie po raz pierwszy wystąpili na scenie w 2004 roku podczas 9. rybnickiej jesieni kabaretowej Ryjek. Zabrania się prowadzenia wideotransmisji online, robienia setek zdjęć w trakcie szkolenia integracji.
Ten zakaz dotyczy głównie Seweryna, nie wolno ci dotykać aparatu i cię odłóż. Ja Maciu! Ja cię zaraz dotknę, bo mnie denerwuje. Najważniejszy punkt, tak? Nie wolno w żadnym wypadku publicznie pić, dotykać lub leżeć, a ta się przylepi, czyli mnie. No i brawo, każda firma ma swojego Misiewicza. Kabaret Młodych Panów ma za sobą 1200 występów na żywo. Nagrał 100 programów telewizyjnych i zdobył ponad 50 nagród. Najchętniej z czegoś śmieją, myślę, że wtedy, kiedy widzimy samych siebie tak naprawdę, siedząc na publiczności i widzimy siebie na scenie, oczywiście w tym przysłowiowym krzywym zwierciadle, śmiejemy się. Wtedy, gdy mamy taki pas bezpieczeństwa, gdyż jesteśmy z tej strony, nie z drugiej, mimo że widzimy przede wszystkim swoje zachowania na co dzień. Młodzi panowie mają kalendarz występów zapełniony niemal do końca roku. Najważniejsze, że potem jest bal, bo powie Olimpu, gdzie będzie Buda, pamiętki, nagrody. A, najważniejsze jest to, że ja znalazłem regulamin tej imprezy. Nie, no nie wierzę. Słuchajcie, Seweryn znalazł bal, Wudę, żarcie. Co znalazł przy dupas? Regulamin.